Święta Maryjo, Matko Boża, Księdza nas grzeszę, teraz i w godzinę śmierci naszej. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Proszę bardzo, idziemy. To wszystko to jest na filmie. Ja może tylko powiem, jaka jest intencja naszej tej Wolskiej Drogi Krzyżowej. Otóż idziemy jakby w tym symbolicznym, w tej symbolicznej rocznicy zakończenia tego tragicznego powstania i modlimy się za mieszkańców Woli, osoby cywilne, dzieci, starców, kobiety. Modlimy się za powstańców. I chcemy właśnie przez tą modlitwę okazać dla nich hołd i cześć. I ta modlitwa wstawiennicza niech im da niebo. Ta stacja pierwsza. Pan Jezus na śmierć skazany. Kłaniamy się, że Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż mękę swoją świat odkupić raczył. I teraz w milczeniu każdy sobie tą stację rozważy. Ja tylko powiem, że to jest pomnik, jak tutaj jest zresztą napisane, w piątą rocznicę rzezi Woli. A więc wyjdziemy od pomnika do pomnika. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Któryś dla nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała. Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Ale też jedna siostra dobrze znała niemiecki i tam się zaczęła tłumaczyć, że to są karmelitanki związane z siostrami z Hiszpanii. No więc oni odstąpili od tego. Także tu w cudowny sposób jakoś tak te siostry tu przeżyły. No i przeżyły potem, bo zostały wywiezione do Niemiec. Potem z Niemiec wróciły do naszego klasztoru. Polećmy tych wszystkich, którzy może teraz konają, szczególnie w szpitalach, jeden z naszych ojców też już jest w stanie konającym w Tarnowie, wszystkich umierających, o miłosierdzie dla nich. Tak jak to miłosierdzie dotknęło siostry, tak żeby dotknęło też innych, szczególnie tych, którzy są w grzechach, by się nawrócili. Za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami, który za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami, który za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami.
otwarzmy tę 12 tajemnicę śmierci Pana Jezusa na krzyżu w tym miejscu tutaj, na tym placach tutaj rozstrzelane, jak jest napisane, 10 tramwajarzy, a potem 5 sierpnia, w tym najgorszym dniu, ponad 1000 tramwajarzy. To była cała zmiana. Oczywiście nie tylko tramwajarzy, jak to nam tu powiedzieli ci znawcy, bo to tramwajarzy 1000 samych to nie było, ale cała ta obsługa. Cała obsługa i ci, którzy remontowali, ale też ludzie, którzy się tutaj schronili, no bo liczyli, że tu w zakładzie, no może będzie bezpieczniej. No niestety ponad właśnie, jak tu mówią, 1000 osób zostało zamordowanych. Niedaleko tutaj sióstr karmelitanek i naszego klasztoru. Teraz już inna Warszawa. Polećmy tą Warszawę, inną. Młodych, szczególnie rodziny, jak wiemy, dzisiaj walka jest o rodzinę, żeby ta krew, to męczeństwo, a przede wszystkim ofiara naszego Pana Jezusa Chrystusa, żeby przynosiła nieustannie jak najlepsze, błogosławione owoce. Witam tutaj na placu, to ten plac się nazywa, już tak wszedł nawet i do planów Warszawy, do map, że Plac Męczenników Woli. Dlaczego? Dlatego, że na tych tablicach umieściliśmy niektóre rozstrzeliwania, które miały miejsce tutaj w tym terenie, między innymi tutaj w szpitalu Świętego Łazarza, gdzie zginęło ponad 500 chorych, potem harcerki też tu zginęły, 18 harcerek i tramwajarzy, i tu taka jedna rodzina też, i dziadkowie, i rodzice, i dzieci zginęli. Tak żeśmy to tak tu chcieli upamiętać i dlatego 1 sierpnia mamy tutaj uroczystość. Matka Boża tutaj jest tak zwana wysiedlona. Dlaczego? Bo skąd ona jest wysiedlona? Ona jest wysiedlona tam z szpitala zakaźnego, gdzieśmy byli. W 56 roku władza ludowa, no nie mogła to bardzo przeżyć, że to Matka Boża jest tam, tam była na zewnątrz i no i chcieli ją usunąć i tutaj jakoś tak tu załatwili ludzie, przynieśliśmy właśnie, odnowiliśmy to, tę figurę i tutaj jest Matka Boża wysiedlona. No, tu głównie upamiętniliśmy tych naszych 30 redemptorystów, tylko podkreślę, bo to na pewno już wiecie, że to był mord największy na osobach zakonnych w czasie II wojny światowej. Na księżach nie, bo księży 60 w 2 egzekucjach jednego dnia rozstrzelali koło Stargardu Gdańskiego na północy, notabene jeszcze na jesieni 1939 roku, czyli na samym początku wojny. Ale jeśli chodzi o osoby zakonne, o mężczyzn, zakonników, to redemptoryści, ta ofiara 30 w ciągu jednego dnia ich rozstrzelano, no to nie było w czasie całej wojny. Jeśli chodzi o siostry zakonne, o kobiety, no to są siostry sakramentki, gdzie ich zginęło razem 36 sióstr, razem 34 sakramentki, 2 siostry jeszcze z innego zgromadzenia Najczystszego Serca Maryi. To tu mamy to zdjęcie, tutaj to jest właśnie ten kościół Kazimierza na rynku Nowego Miasta, dziś pięknie odnowiony, oczywiście odbudowany. A to jest zdjęcie zrobione jeszcze w czerwcu 1945 roku. To jest pierwsze Boże Ciało po wojnie na rynku Nowego Miasta. I tamte siostry jeszcze i 1000 świeckich osób to jeszcze tam leżą pod tymi gruzami, bo to dopiero odkopywanie było w lecie, to dopiero później. Także, że tu to miejsce jest o tyle właśnie uświęcone, że największy mord na ojcach, na zakonnikach, no i tutaj na... Może ojciec, tak, profesor powiedzieć, jak doszło do tego, że osoby zostały wyprowadzeni i tam zamordowani? No to już tu wspomniałem właśnie, że no, powstańcy 1 sierpnia przyszli i powiedzieli krótko przełożonemu, że mają rozkaz zająć cały budynek na cele wojskowe, a przełożony oponował, nawet ze łzami w oczach, bo był biskup Niemira, który przeżył, obok stał i przełożony mówił: nie róbcie tego, tu się ludzie gromadzą, przychodzą, modlą się, spowiadają, kościół był wypełniony, wszystkie konfesjonały były oblegane, nie róbcie tego, nie narażajcie ludzi, nie mamy taki rozkaz.
No i przełożony ustąpił. I oni tutaj obsadzili wyżej tam od ogrodu sióstr karmelitanek te okna, bo to był najwyższy budynek tutaj, bo tu, te budynki tutaj w okolicy były mniejsze. Oprócz tylko na Wolski, co były kamienice, ale tu to były mniejsze. Więc obsadzili karabiny maszynowe. To mi mówiła siostra karmelitanka, zmarła, miała 94 lata. To mówi, że pamięta, jak z waszych okien to wężyki ognia takie szły tylko, jak strzelali. I zabili tu kilku Niemców w ogrodzie. No i Niemcy atakowali i 6 rano, to było 6, to było w niedzielę świętego Alfonsa i było też przemienienie pańskie. W niedzielę rano, gdzieś koło 3 otoczyli cały klasztor. Była tu ludność też i cywilna, nasi parafianie w piwnicy ponocowali. Tu mamy takie większe piwnice, no, starsze osoby, kobiety, dzieci. No i kazali 15 minut, podeszli, żeby ktoś wyszedł, kto zna niemiecki. No to wyszło 2 naszych ojców. Powiedzieli 15 minut na opuszczenie. Kto nie opuści, zostanie rozstrzelany. No i wyszli i od razu podzielili zakonników na pierwszej grupy, mężczyzn, kobiety, dzieci. Kobiety, dzieci tam płakały, rozpaczały i jeden z tych Niemców powiedział: uciekojta, tylko się nie oglądojta. Ślązak. Tak, no i one gdzieś tutaj uciekły w Śródmieście. No, a naszych pierwszej w grupie skierowano, pognano właśnie na Wolską 800 metrów do kościoła świętego Wojciecha. Tak liczyli na to, bo mieli tam jeszcze takie walizeczki, to tamto, no, że ich tam gdzieś wywiozą, może gdzieś pociągiem potem. No, ale przy kościele świętego Wojciecha była halt links, nie? I na lewo ich właśnie tam naszych ojców pierwszych właśnie skierowali. No i ten młody gestapowiec, bo ci młodzi byli najgorsi podobno, mówi: wychowałeś, mieliście lepiej niż księża w Niemczech, a wychowałeś bandytów, rozstrzelam was jak psów. No i od twarzą do kamienicy i strzelał w tył głowy, ale przełożonego pominął. Wszystkich zastrzelił i tak się nacieszył tam, bo świadkowie to opowiadali. Mamy to zapis. Zaszedł z przodu i strzelił przełożonemu w twarz. I, no i była komenda, żeby ich tam parę metrów na taki stos, z który płonął, żeby ich tam przenieść. No i zaczęły się ciała palić. No i następna grupa mężczyzn na rozstrzelanie. I w tym momencie to nawet ksiądz Twardowski, który tam był jako student, przyjechał Niemiec na motorze, halt, halt, dał jakieś pismo i zatrzymali egzekucję. Wprowadzili tych ludzi do kościoła świętego Wojciecha, bo już 6 sierpnia cofnięto ten rozkaz, że nie wolno nikogo brać do niewoli, wszystkie rozstrzeliwać. Bo ten rozkaz był wydany 1 czy 2 sierpnia z Kancelarii Rzeszy. Nie wiemy, kto wydał. Nie wiadomo, czy Himmler, czy Hitler. Jeden z nich. Ale to nie jest takie istotne. W każdym bądź razie, że do 6 strzelali wszystkich. Nie było, wiecie, u Niemców rozkaz to rozkaz. Wszystkich strzelać. I proszę ja was, ale 6 właśnie ksiądz Twardowski pisze, że no kilka minut, czy nawet sekund brakło, żeby naszych ocalić. No ale no niestety naszych rozstrzelali. I no potem dalej strzelali, ale już nie tak masowo. Pan z wami. I z duchem twoim. Niech was błogosławi, was, wasze rodziny, naszych bliskich, naszą ojczyznę, Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
Uwagę Krzyżową. Panie Boże, przyjmij te nasze modlitwy, tę drogę, którą żeśmy odprawili, jako zadośćuczynienie za grzechy, które jako naród popełniamy. Miej w opiece tych wszystkich grzeszników, którzy oddali życie za Polskę, którzy tutaj na Woli zginęli, gdzie tutaj Wola spłynęła krwią męczenników. Spraw, żeby przez tę modlitwę znali łaski zbawienia. Wieczny odpoczynek naszym dać Panie. A światłość wiekuista niechaj świeci na wieki wieków. Amen. Wieczny odpoczynek naszym dać Panie. A światłość wiekuista niechaj świeci na wieki wieków. Amen. Wieczny odpoczynek naszym dać Panie. A światłość wiekuista niechaj świeci na wieki wieków. Amen. Zapłać za wspólną modlitwę. Dziękuję bardzo.